Siemoneczko, wiem, że miałem zająć się kwestią. Chyba psy mnie szukają, co? Już mnie chyba nie szukają. A my tutaj pomogliśmy komuś, tak? Dobra. Jakieś pieniążki nam wpłynęły. Sama radość. Podjedziemy kawałek do tyłu. Tu jakieś dwie fajne rzeczy są. No i to mi się podoba. Wchodzimy, robimy porządek. Wszyscy są zadowoleni. No a aktualnie... Sam minął, który kiedyś był członkiem gangu odpowiedzialnego za serię zamachów terrorystycznych w Japonii. Fantastyczny kandydat na szefa zbrojnej korporacji. Co? Jak wam mija popołudnie? Czy to złudzenie? Czy to hologram? Nie, to czyste niebo. Co ja wam będę truł? Trzymajcie się i cieszcie się piękną pogodą. Trzymamy się, cieszymy. Także wyruszamy. Do mamy Jackiego Wellsa. Siemanko, Padre dzwoni, więc od razu was tutaj podłączam. Pan słucha. W razie czego wiesz, gdzie mnie znaleźć. Na pewno zajedziemy, odwiedzimy. No bo na pewno będzie miał jakieś questy dla nas, jakieś tematy do zrobienia. A chciałbym, jakby nie patrzeć, się troszeczkę dorobić. Zobaczmy te wiadomości. Wow, taka furka. Powiedz mi ile. 17. Widzicie, bym poczekał i bym kupił porządny samochód. Ale bywa. No. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy. A czymś trzeba się przemieszczać. Nawet po Night City. Sorry, mordo. Poradzimy sobie jakoś z tym problemem? Poradzimy sobie. Znikający samochód. Nie, to. Widzimy się to. Teraz, jeżeli chodzi o hajs, najważniejsze dla mnie będzie spłacić Wiktora. No dobra, już prawie jesteśmy na miejscu. A kumpla trzeba pożegnać, tak?
Przesuniemy stół do bilarda. Tak? Jest ciężki. Vi, dobrze cię widzieć. Siadaj. Chcesz piwa? Nie, dzięki. Nie, dzięki. W porządku. Minęło trochę czasu. Jak się czujesz? No, bywało lepiej. Szczerze mówiąc, bywało lepiej. Co się dzieje? Tej nocy, kiedy zginął Jackie, powiedzmy, że od tego czasu nie jest mi łatwo. Yo sé cómo te sientes. Todos lo sabemos. Jestem w trakcie przygotowań do ofrendy. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Pomogę ci w przygotowaniach. Dzięki, skarbie, ale z tym poradzę sobie sama. Szkoda. Tak, że przyjdziesz się pożegnać. Chciałbym wziąć udział w ceremonii, ale tak jak należy. Zgodnie z waszą tradycją. Ale? Nie mam niczego, co mógłbym położyć przy trumnie, żeby uczcić jego pamięć. Masz za to serce po właściwej stronie, chłopaku. Nie przejmuj się. Weźmiesz coś z jego garażu. To miejsce to jego historia. Dziękuję ci. Nie ma za co. Doceniam twój szacunek. Garaż jest przy Republic Boulevard. A i TVO. Jackie miał swój garażyk? O, nie jest do niego daleko. Zobaczmy, co nasz koleżko tam trzymał. Hej, Vi. Co ty robisz? Co tu robisz? Siedzę i czekam. Czekam na niego, chociaż wiem, że już nigdy nie przyjdzie. Przychodzę tu ostatnio i siedzę. Godzinę, czasem dwie. Głupie, co? Ale strasznie za nim tęsknię. Tak, to nie tęskni. Siadasz? Pogadamy. To nie jest głupie. To bardzo ludzkie. Może. Często o tobie mówił. Powtarzał, jaka jesteś dla niego ważna. Jackie tak powiedział? Pewnie użył zupełnie innych słów, co? Może i innych, ale wierzę, że właśnie to miał na myśli. Dobrze go poznałeś. Większość ludzi myśli, że to był tylko zawsze uśmiechnięty misiek z zakazaną mordą. Mylą się. Jaki był? Dla ciebie? Powiem to tak, jak on zwykle mówił. No. Z wahania osłoniłby mnie przed kulą, choćby miała go zabić. Chłopak z Haywood. Mężczyzna z ambicjami. I te ambicje kosztowały go życie. Tam w środku jest kawał jego historii. Mama Wells urządza pożegnanie Jackiego. Muszę znaleźć coś, co było dla niego cenne. Pomożesz mi znaleźć coś takiego? Nie wiem, czy powinnam tam wchodzić, Vi. Boisz się wspomnień? Nie chodzi o wspomnienia, tylko o mamę Wells. Nie jesteśmy w najlepszych stosunkach. Wiem, że nie życzyłaby sobie, żebym naruszała jego pamięć w jakikolwiek sposób. Jackie chciałby, żebyś tu była. To wystarczy. Chodź. Trzeba będzie pogadać pewnie. Samuels. Piękna maszyna. Pamiętam, jak się z niej cieszył. To tu chyba wisi od 2020. Często przerzucał żelastwo, co? Twierdził, że to jego medytacja. Każdy ma swoją. Najlepszym słuchaczem, mówił. Zrozumie wszystkie twoje problemy. I nie daje głupich rad.
Wchodzimy dalej. Och, Jackie. Mandala? Tak. To długa historia. Wszystko w porządku. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Powiedziałam kiedyś Jackiemu, że powinien oczyścić to miejsce ze złej energii. Na przykład poprzez usypanie mandali. Powiedział mi, że z piasku to on może postawić zamek. Rodzinną twierdzę Wellsów. Miałaś na niego większy wpływ niż sądziłaś. Jak widać. Jest przepiękna. Jest okropna. To też najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam. O. Akwarium? Zostało po takosie. A tako to? To była jego ryba. Rekin miniaturka. Brzmi jak bardzo droga ryba. Nie sądzę, żeby za nią zapłacił. Żaden garaż nie może się bez takiego obejść, co? To podobno jakiś kolekcjonerski. Dziś już niedostępny. Ta. Na pewno właśnie dlatego tu wisi. Lubił grzebać w silnikach. Pierwszy raz wsiadł na motocykl, jak miał 15 lat. Z jego charakterem to cud, że się nie rozbił. Piękne zdjęcie. To jest zdjęcie Misty. Ulubiona tequila Jackiego. Pełna. Nie, to jego amulet. To jedna z pierwszych butelek spod ręki Jesusa de Abajo. Tego, który założył Sensą Tequila? Dzisiaj jest w pierwszej setce najbogatszych ludzi na świecie. Jak Jackie ją dostał? Sprzedała mu ją jakaś staruszka w Meksyku. Mówiła, że de Abajo ukradł jej recepturę. Wezmę to. Pasuje do niego. No i masz już coś na ofrendę. Ale zawsze możemy się tu jeszcze rozejrzeć. Nie, to będzie wszystko. Chodźmy już. Wiesz co, Vi? Ja jeszcze zostanę. Pożegnam go tutaj. Mama Wells i tak nie chciałaby mnie tam widzieć. Pogadajmy. Przyjdź na ofrendę. Masz do tego prawo. Nie chcę wchodzić w drogę mamie Wells. To jego rodzina. Dla Jackiego ty byłaś rodziną. Masz rację. Dziękuję, Vi. To co? Zbieramy się? Tak. Myślałaś kiedyś o tym, żeby się stąd wyprowadzić? Pewnie. Nawet próbowałam to zrobić. Co to znaczy? Wyjechałam z miasta do Nepalu. Myślałam, że tam zostanę. Po tygodniu okazało się, że nie potrafię żyć bez drących się sąsiadów i jazgotu silników. No proszę. Tam gangusi. Miejmy tylko nadzieję, że nie wpadną na wizytę. Dama przodem. Moje kondolencje. To był wspaniały chłopak. Idź i wypij jego zdrowie, padre. Najlepiej parę razy. Ale tak zrobię.
Dobrze, że jesteś. Za chwilę zaczynamy. Zajmij miejsce, proszę. O! Cześć. Rękawice. Dziękuję wszystkim, że przyszliście. Nawet Padre jest. Nie mówić, jakim człowiekiem był mój syn, ani płakać, jak bardzo nam go brakuje. Zamiast tego opowiem wam pewną historię. Słuchajmy. Miał wtedy może 19 lat. Należał do Valentinos. To były czasy ich wojny z Maelstromem. Zadzwonili ze szpitala. Powiedzieli, że postrzelono go 3 razy obok serca. Kiedy przyjechałam do szpitala, był przytomny. Wystawało z niego tyle rurek, że wyglądał jak pieprzona ośmiornica. Powiedział mi: nie martw się, mamo. Zobacz, jestem kuloodporny. Nigdy mi się nic nie stanie. A kiedy wychodziłam, zdjął z palca sygnet Valentinos. Powiedział, że nie będzie go więcej potrzebował. Nie bał się. Po prostu nie chciał, żebym się martwiła. Descansa en paz, mijo. Teraz każdy coś będzie odkładał. W klubie bokserskim Night City Devils mieliśmy takie powiedzenie: prawdziwych przyjaciół poznajesz po tym, jak spuszczają ci łomot. O proszę, jakie powiedzonko. Od nikogo w życiu nie zebrałem takiego wpierdolu, jak od Jacka Wellsa. W tej urnie pewnie jest. Na 100 rund, przyjacielu. Mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Coś jeszcze? Często wracam do tego, jak się poznaliśmy. Zaczęło się od tego, że przystawił mi broń do głowy. Potem zebraliśmy wpierdol od lokalnej policji. Trochę przeze mnie, a trochę przez Jackiego. Pół godziny później jedliśmy obiad u jego matki. Bo okazało się, że mamy coś, co nas łączy. Zasady. Jackie Wells. Dobra. Najlepszy przyjaciel. Lojalny ponad wszystko. Wierny zasadom. Postanowił, był gotów oddać za to życie. Powiedział mi kiedyś: Mano, to jedno, czego nam nie wolno. Bać się drugiego człowieka. Zawsze wiedział. Zawsze wiedział, czego chce i po prostu to zabierał. Bez pytania. Ale najważniejsze było co innego. Jackie nie bał się żyć. Miał nerwy na wierzchu i kiedy coś postanowił, po prostu to robił. Wierzył, że jest kuloodporny i że będzie jedną z legend Afterlife. Dopiął swego. Nasrał do butów bardzo potężnym ludziom. Założę się, że jeżeli na nas patrzy, to dalej pokazuje im wszystkim środkowy palec. Zawsze chciał więcej niż dostał od życia. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Czas na toast. Za mojego syna. Thank you.
ci za te słowa. Dziękuję, że jesteś. Urządziliśmy mu piękną ofrendę. Przyszło dużo ludzi. Nawet ta dziewczyna, z którą Jackie się spotykał. Była dla niego bardzo... Ona ma na imię Misty. Co? Misty. Była dla niego bardzo ważna, rozumiesz? Idź do niej i zaproś ją na obiad. Zasługuje na to. Wiesz co? Dobry z ciebie, chłopak. Myślę, że Jackie by się cieszył, gdybym ci to dała. Motor? Dziękuję. Będę dbać o ten motocykl. Do zobaczenia. Dobra. Kto jest następny? Brązowi i dumni. Hej, wszystko w porządku? Tak. Chyba mentalnie ciągle jestem w jego garażu. Daj mi chwilę. Dobra. Campo załamany. Ty, pijesz z nami? Za Wellsa. Dobra. Za Wellsa. Niech spoczywa w pokoju. Mnie już dziś wystarczy. Widzisz? Trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Daj mi spokój. Zbieramy się. Okej. Wiktor. Będzie mi go brakować. Już brakuje. Mnie też, Manu. Mnie też. Wypij jego zdrowie. Jest teraz w lepszym miejscu. Za Jackiego. Za dumnego syna Haywood. Tak jest. Był dumny. Lecę. Dzięki, Wiktor. Do zobaczenia. Z barmanem mógł jeszcze pogadać. Polać ci. Za Jackiego. Widzę, że Valentinos nie zapomnieli o Jackim. W takie dni nawet najwięksi skurwiele okazują szacunek. A, bo to Pepem, to zaczynaliśmy. Jackie zawsze je szanował. Były dla niego ważne. Oczywiście. Olej. Za Jackiego. Amen, bracie. Się teraz naplujemy. Dobra, wstajemy. Ja tu bym jeszcze chciał pogadać. Lupę dobrze sobie radzi ze stanem. To twarda kobieta. Weźmy szybko sobie w zadanie. Żeby pokazał nam, gdzie ten padre jest. Padre na górze. Tu siedział tam Menda Kirk. Żegnasz jednego ze swoich, padre? Żegnam dobrego człowieka. Przede wszystkim. Dobrze się znaliście? Ty i Jackie. Pamiętam, jak matka go urodziła. I jak odszedł jego ojciec. A potem, jak przyjął do swojego domu ciebie. Znałem go całkiem dobrze, Vi. Jak sprawy? Jak sprawy na ulicy? Nie rozmawiam tu o interesach. Okaż trochę szacunku. Dobra, dobra. Na mnie czas. Z Bogiem. Pogadaliśmy ze wszystkimi. Możemy. Jeszcze z Misty? Nie mogę z Misty.
Okej. Jest i motocykl Jackiego. I dokąd my byśmy ruszyli, co? Musimy swój samochód z parkingu odebrać. Ja tam ruszam i widzimy się tam za momencik. Jesteśmy już prawie na miejscu. Przy okazji dzwonił do mnie Kirk. I jeszcze jakiś Kolumbus. Żebyśmy w ogóle nie trafili? Dobra, musimy chyba na ten tunel na górę się wbić. To chwila, moment i... będziemy na miejscu. Taka ciekawostka, ten motocykl jest z firmy ARK. Arch. Jakby tak czytać po... angielsku. I to jest firma, którą ma Keanu Reeves i oni zajmują się customizacją motorów. Więc Keanu oprócz pokazania swojego, udzielenia swojego wizerunku w grze i w angielskiej wersji głosu, również udostępnił. Pewnie dogadali się jako cała firma, tak? Gdzie się pchasz? Jest mi pojazd. Coś zrobić? Po prostu wsiadam i tyle? Johnny, widziałeś co się stało? Coś tu nie gra. Nawet wiem co. Nie chodzi o Kraksę. Najbardziej uprzejmy gość w tym mieście nie odjechałby tak po prostu z miejsca wypadku. No właśnie. Ja to musiałem? No i co? Musimy jechać do tego Delamaina. Zobaczmy co to za radio. O, wejdziemy sobie w taki klimacik. No i co, widzimy się za chwilę tam, na miejscu tej firmy i zobaczymy co się da ogarnąć. Także trzymajcie się. I widzimy się za chwilę. Udało mi się potrącić osobę. Mój prawnik zrobi ci z dupy data crash, słyszysz? Załatwij cię, kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pani prawnika. Pierdol się, robocie! Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę pomóc? Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą?
Rozmawia pan, pani, z podprocesem sieci Delamain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada okay. pan, pani, numer identyfikacyjny zdarzenia? Nie podawaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Kto? Korporacje. 77111101096. Numer został skojarzony ze zdarzeniem. Końcówka 96 oznacza rządowych wrogów publicznych. Pańska tożsamość została ustalona. Panie Hansi Jonas, jakie określenie najlepiej opisuje pańską percepcję zdarzenia 771? Nie jestem Hansi Jonasem. 010. Zdarzenie 6. było w trąbkę. Panie Hansi Jonas. Szkoda mi uszkodzonego samochodu, ale chcę o tym porozmawiać z prawdziwym Delamainem. Wi, przepraszam, jeśli podproces pana zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Kryzys? Chciałbym sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. Jawne kumoterstwo. Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? Jasne. Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Okej. Okay. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi panu nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Niestety, obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Ciekawe dlaczego. Myślam się dlaczego. Nadal badam przyczynę awarii pojazdu w sieci Delamain. Moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc pana w nim gościć. Super. A co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. I jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pan najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pana dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Dobra, jasne. Dobrze. Pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci Delamain są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem. Okej. To będziemy mieć zadanie tutaj od Delamaina. Do pana taksówki. Policja mnie tutaj nie do końca lubi. Także uciekajmy od razu. I co? I myślę, że w następnym odcinku może zajmiemy się tymi samochodami. Zobaczę w ogóle, jak to wygląda. Delamain, wysokie są. To niekoniecznie. Musiałbym poczekać. W crafting jeszcze nie będę się bawił, ale mogę sobie
jakąś budowę ciała. Demolka. Pala uderzeniowa, grat pocisków. W sam środek. Jeszcze coś. Dobra. W tym momencie byśmy zakończyli. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zobaczę, jakie jeszcze questy poboczne będziemy mogli wykonać. Te, które mają średnie. Z Barym. Poszukamy go. Jak go poszukamy, to pójdziemy wtedy w zadania główne. Daleko ten Hwago jest? 2,5 kilometra. Dobra, także w następnym odcinku widzimy się już tam na miejscu. Trzymajcie się do następnego. Hej! Wyjdzie! O, skurwysyny! To będzie niebezpieczne. Nie martw się, malutka. Jesteśmy kuloodporni. Rusz dupę! Co tam się odpierdala? Lubię Night City. Pierwsza liga, Jackie. Jak ci się podoba? Pierdalamy! Jesteście ujebani. Słyszycie?